Kontynuujemy naszą historię Dawida. Tydzień temu rozpoczęliśmy rozważanie fragmentu o walce z Goliatem. 17 rozdział pierwszej księgi Samuela. Dawid zgłosił się na ochotnika, że pokona wojownika filistyńskiego, którego wszyscy się bali. Przez 40 dni nie znalazł się nikt, kto chciałby stanąć do walki. Nic dziwnego, przypomnę, przynajmniej wzrost Goliata miał ponad 2,60 m, budził grozę. Dawid, wiedziony natchnieniem, zgłasza się i chociaż wszyscy byli zdziwieni, jak taki młodzieniec, 20-letni, który w ogóle jeszcze nie wygląda jak mężczyzna, ani jak wojownik, jak może zwyciężyć, ale król Saul się zgodził. Tydzień temu rozważaliśmy historię o tym, jak to Saul próbował ubrać Dawida w swoją zbroję i Dawid odrzekł: nie da rady. Nie umiem się w tym nawet poruszać, a co dopiero w tym walczyć. I rozważaliśmy, co to może znaczyć, ta zbroja, która nie jest moja, która w walce nie pomoże, w kontekście do życia każdego z nas. A dziś będzie kolejny element z tej historii, który myślę mocno może pomóc w rozważeniu prawdy, czy prawd o walce duchowej. Tytuł już sugeruje, o jaki element będzie chodziło, tytuł dzisiejszego odcinka: gładkie kamienie. O co chodzi? Zaraz się okaże. Dawid zdejmuje zbroję Saula i postanawia iść do walki tak, jak do tej pory żył. A ponieważ był pasterzem, miał kij pasterski, bo nim odganiał owce, miał też proce, z której wyrzucał kamienie. I tak czytamy w kolejnym wersecie, czyli pierwsza księga Samuela, rozdział 17, werset 40. Wziął w ręce swój kij, wybrał sobie 5 gładkich kamieni ze strumienia, włożył je do torby pasterskiej, którą miał zamiast kieszeni, i z procą w ręce skierował się ku Filistynowi. Prosty opis, tu właśnie mamy ten szczegół gładkich kamieni ze strumienia. Do tego szczegółu wrócimy, czy wrócę w ciągu dalszym tej historii. Co czytamy w wersetach kolejnych? Czytamy o tym, że kiedy Goliat zobaczył, kogo armia izraelska wystawiła przeciw niemu, to zaczął szydzić. Pierwsza księga Samuela, rozdział 17, werset 42. Gdy Filistyn popatrzył i przyjrzał się Dawidowi, wzgardził nim, dlatego że był młodzieńcem, i to rudym, o pięknym wyglądzie. Przypomnę to, co w poprzednich odcinkach rozważaliśmy. Ten piękny wygląd, należy to rozumieć, że wyglądał bardzo dziewczęco, nie wyglądał jak mężczyzna, miał jeszcze taką dziewczęcą urodę, jako 20-latek. I kiedy ten potężny wojownik, ponad 2,60 m, który nosi zbroję, która waży ponad 57 kg, widzi takiego młokosa, zaczyna z niego szydzić. Tu czytamy w wersecie 42, wzgardził nim. Kochani, patrzymy tym kluczem, że chodzi tutaj o walkę duchową. A Goliat symbolizuje szatana, symbolizuje demony, złe duchy. Tu jest głęboka prawda, której myślę wielu z nas doświadczyło, może i każdy z nas doświadczył. Kiedy zaczynasz prowadzić walkę duchową świadomie, a szczególnie kiedy walczysz o jakąś Bożą rzecz w swoim życiu, to zły duch sięga po taką właśnie broń, po wzgardę i po szyderstwo. Goliat szydzi z Dawida, a szatan szydzi z ciebie i ze mnie przez swoje kłamstwa, próbując odebrać tobie siłę. Mówi: nie jesteś wojownikiem, nie jesteś godnym przeciwnikiem dla mnie. Kim ty w ogóle jesteś? Szatan gardzi tobą i okazuje tą wzgardę. W Księdze Apokalipsy mamy takie słowa w 12 rozdziale, gdzie święty Jan zobaczył, jak oskarżyciel braci naszych został strącony z nieba i dodał: ten, co dniem i nocą oskarża nas przed Bogiem naszym. Otóż szatan nie tylko oskarża nas przed Bogiem, on również przychodzi i oskarża nas przed nami samymi, sączy do ucha kłamstwa. Wiele razy myśli, które przychodziły ci do głowy, myśli, które obniżały twoją wartość, nie były od Boga, bo Bóg chce odbudować, podbudować twoją wartość. To zły duch tobą gardzi i chce, żebyś usłyszał tę pogardę. Nie jesteś wojownikiem, nie jesteś dla mnie godnym partnerem, nie wygrasz tej walki. W kolejnym wersecie jeszcze bardziej się to wzmaga. Werset 43. Rzekł Filistyn do Dawida: czyż jestem psem, że przychodzisz do mnie z kijem?
złorzeczył Filistyn Dawidowi, przyzywając na pomoc swoich bogów. Zobaczcie, jak Goliat drwi z broni, którą niesie Dawid. Twoja broń nic nie znaczy. Co ty możesz? Miałeś nieraz takie myśli? Czy moja modlitwa coś może zmienić? Czy ten różaniec, który trzymam w ręku, coś może zmienić? Ile razy w czasie egzorcyzmów to słyszałem, jak diabeł drwił z różańca, a kiedy kładłem różaniec na osobie, która rzeczywiście była pod wpływem złego ducha, raz nawet usłyszałem, zabierz to gówno. Przepraszam za ten zwrot. Ale taką pogardą odnosi się zły duch do broni, którą ty jako chrześcijanin nosisz. Jeżeli w to uwierzysz, to odłożysz tę broń. Nie wierz w kłamstwa złego ducha. Nie wierz w jego szyderstwa. Nie wierz w to kłamstwo, które on ciągle powtarza, że ta broń nic nie znaczy. Gdyby ta broń nic nie znaczyła, to by tak nie protestował. A protestuje, bo zły duch boi się tego. I jeszcze werset 44. Groźby Goliata i groźby szatana. Werset 44. Filistyn zawołał do Dawida: zbliż się tylko do mnie, a ciało twoje oddam ptakom powietrznym i dzikim zwierzętom. Co to znaczy? Zniszczę cię. Zniszczę cię. Kiedy zły duch traci już inne możliwości, on również wykorzystuje taką broń, groźbę. Zniszczę cię. Widziałem to również, znowu się odwołam do swojego doświadczenia egzorcysty, wiele razy widziałem strach w osobach, które miały zerwać z okultyzmem, z ezoteryzmem, z jakimś zaangażowaniem w sprawy diabelskie. I ja mówię, czego się boisz? Boję się, że to się na mnie zemści, jak ja się tego wyrzeknę. O czym to świadczy? Że te osoby zniewolone, dręczone, doświadczały właśnie czegoś takiego. Tych gruźb, które gdzieś tam do myśli przychodziły. Mamy to wyraźnie w Biblii. To się nic nie zmieniło. Historia Dawida jest historią bardzo aktualną. Ta walka, którą toczy Dawid, naprawdę jest opisem walki, którą również ja i ty toczymy, będziemy toczyć. Zniszczę cię. Nie wierz w te kłamstwa. Nasz Bóg jest silniejszy. I większy jest ten, który mieszka w nas, niż ten, który jest w świecie. Tak napisał święty Jan. Dawid nie poddał się tym złorzeczeniom ani tym groźbom, ale ufa Bogu. Werset 45. Dawid odrzekł Filistynowi: ty idziesz na mnie z mieczem, dzidą i zakrzywionym nożem. Ja zaś idę na ciebie w imię Pana zastępów, Boga wojsk izraelskich, którym urągałeś. Idę na ciebie w imię Pana. To nie ja będę walczył. Pan będzie walczył we mnie, przeze mnie, za mnie. Taka jest prawda, którą Dawid niósł w sercu. Kiedy odrzucił kłamstwa, niósł w sobie Bożą prawdę. On idzie w imię Pana, a to oznacza zwycięstwo. I werset 47 jeszcze bardziej podkreśla zaufanie Dawida. Niech wiedzą wszyscy zebrani, że nie mieczem ani dzidą Pan ocala, ponieważ jest to wojna Pana. On więc odda was w nasze ręce. Nie mieczem ani nie dzidą Pan ocala. Bóg ma swoje drogi i nie broń tego świata. Tutaj jakby mamy echo tego doświadczenia, że nie zbroja Saula, nie zbroja, której nie potrafię się poruszać, nie broń tego świata da mi zwycięstwo w walce duchowej. Zobaczymy jeszcze w kolejnych wersetach biblijnych z Nowego Testamentu, jak ta prawda, szczególnie przez świętego Pawła, jest podkreślana. No i dochodzi do momentu konfrontacji, do momentu starcia. Wersety 49 i 50. Potem sięgnął Dawid do torby pasterskiej i wyjąwszy z niej kamień, wypuścił go z procy, trafiając Filistyna w czoło, tak, że kamień utkwił w czole i Filistyn upadł twarzą na ziemię. Tak to Dawid odniósł zwycięstwo nad Filistynem procą i kamieniem. Trafił Filistyna i zabił go, nie mając w ręku miecza. Potem jeszcze mamy opis, jak dobija Filistyna, odrąbując mu mieczem głowę. Zwycięstwo, które się dokonuje w imię Pana, przy pomocy jednego gładkiego kamienia i przy pomocy celnego strzału z procy. I chciałbym, byśmy teraz wrócili, tu się zatrzymali nad tym szczegółem gładkiego kamienia. Spójrzmy raz jeszcze na werset 40.
wziął w ręce swój kij, wybrał sobie 5 gładkich kamieni ze strumienia. Siostry i bracia, ja zdaję sobie sprawę, że ta symbolika 5 kamieni nieraz już była przez innych kaznodziei czy w innych mówców odczytywana, czy by próby odczytania tej symboliki. Szczególnie znana jest taka interpretacja, że te 5 kamieni, właśnie, że ta liczba 5 jest ważna, że to chodzi o modlitwę, post, Pismo Święte, spowiedź i Eucharystię. Ja nie chciałbym wchodzić akurat w takie odczytywanie, że 5 i teraz trzeba te 5 tutaj dokładnie rozpykać, co który symbol znaczy. Czasami jest taka pułapka właśnie w takiej próbie symbolicznego odczytywania Pisma Świętego, że ja wszystko muszę, każdy symbol muszę dokładnie odczytać. Przyznam się, zainspirował mnie, czy potwierdził to w jednej ze swoich konferencji, czy w jednej ze swoich tych vlogów, ojciec Adam Szustak, kiedy właśnie pięknie pokazał coś, co mnie zawsze drażniło przy powieści o pannach mądrych i głupich. Tym głupim brakło oliwy, nie wiem, czy pamiętacie. I słyszałem naprawdę niejedno kazanie i sam też tak próbowałem robić. Co to znaczy ta oliwa? I 1000 różnych interpretacji. Oliwa znaczy wiara, oliwa znaczy zaufanie, oliwa znaczy to, oliwa znaczy tamto. A tymczasem to nie chodzi o oliwę jako szczegół, tylko chodzi o to, albo jesteś gotowy, albo nie. I dzięki ojcu Adamowi zobaczyłem, że rzeczywiście czasami można wpaść w taką pułapkę, że czepiamy się jakiegoś symbolu, a on wcale nie musi być tak interpretowany, a nawet jeśli jest tak interpretowany, to, że jest to jedyna słuszna wykładnia. Więc pozwólcie, zostawmy te 5 gładkich kamieni, niech ich będzie 7, niech ich będzie 12. Modląc się z tym tekstem, poruszyło mnie to, że one są gładkie, bo zostały wygładzone przez strumień. I pozwólcie, że pójdziemy za tym symbolem, choć nie upieram się, że to jest jedyna słuszna interpretacja, ale niesie ze sobą bardzo cenne światło. Strumień, który wygładza kamienie. Kiedy odpadają od skał, wpadają do strumienia, są kanciaste, kropowate, ostre. Ale kiedy długo leżą w tym strumieniu, kiedy woda po nich płynie, stają się gładkie, stają się idealne, można powiedzieć, do procy. Kamienie wygładzone przez strumień. I chciałbym was zaprosić do takiego odczytania tego symbolu. Strumień, woda, to symbol Ducha Świętego. Pewne rzeczy w nas, które są, one w nas są, tak jak w Dawidzie czymś naturalnym było, że jako pasterz broni owiec i posługuje się procą. Pewne rzeczy są w tobie, są we mnie. Jeśli wygładzi to Duch Święty, nagle rzeczy przybierają zupełnie inny obrót. Czy w Dawidzie działał Duch Święty? Działał. Chciałbym wam przypomnieć werset 13 z 16 rozdziału. Moment namaszczenia. Wziął więc Samuel róg z oliwą i namaścił go pośrodku jego braci. Począwszy od tego dnia, Duch Pański opanował Dawida. I to słówko hebrajskie opanował, ono tam znaczy dokładnie pracował w nim albo prosperował, pracował na jego sukces. Tak to słówko oznacza. Duch Pański w Dawidzie pracował w nim na jego sukces. Dawid chodzi w Duchu Świętym. Dawid pozwala, żeby Duch Święty pracował w nim i to wszystko, co jest jeszcze ludzkie, Duch Święty przepracowywał i obracał to w Boży sukces. Dawid nie użył, tu będzie cudzysłów, ludzkiej broni. Odłożył zbroję Saula, odłożył miecz Saula. Poddał się działaniu Ducha, który wygładził ostre krawędzie. Poddał się działaniu Ducha i stało się coś, co po ludzku nie powinno się udać. Dawid jako tak słaby jeszcze wojownik nie powinien pokonać Goliata. Ale wygrał tę walkę, dlatego że to nie on, ale to Duch Pański go poprowadził do takiego właśnie zachowania, do takiego postępowania. Przedziwne to jest, że Bóg potrafi wygrać i tylko Bóg potrafi wygrać wojnę z szatanem, tylko Jezus potrafi zmiażdżyć szatana, który atakuje ciebie w twoim życiu i stanie się to inaczej, niż ty sobie wymyśliłeś. Dawid zapowiada Jezusa. Zobaczmy, tak jak w Dawidzie Duch Święty pracował, przypomnę, również tak pracuje w Jezusie nieustannie Duch Święty. Oni są jedno, ale szczególnie moment namaszczenia w Jordanie i owoce,
działalności Jezusa, które potem następują, są tak mocne i apostołowie wiedzą, że to Duch Święty w Jezusie działa, że potem Piotr w domu Korneliusza powie, Dzieje Apostolskie, werset 38. Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą. Dlatego, że Bóg był z Nim, przeszedł On dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą diabła. Bóg namaścił Jezusa Duchem Świętym i mocą. Jezus, przez którego płynie strumień Ducha Świętego. Dawid, przez którego płynie strumień Ducha Świętego. Przepiękna wskazówka dla mnie i dla Ciebie. Przez Ciebie również ma płynąć strumień Ducha Świętego. Przejdźmy do praktycznych przykładów, czy do praktycznej pomocy dla Ciebie i dla mnie, która płynie z tego słowa. Trwa moja i Twoja walka z Goliatem, czyli z szatanem. Nawet jeśli tego nie chcesz, to toczysz walkę duchową. A jeżeli nie zauważasz, że toczysz, to może właśnie ją przegrałeś. Chrześcijaństwo to nie jest rejs statkiem wycieczkowym, ale okrętem wojennym. Nieustannie zły duch, jak lew ryczący, krąży, chcąc wyrwać nas Jezusowi. Chce wyrwać Ciebie Jezusowi. Na czym polega ta walka? Po pierwsze, trzeba mieć świadomość, że nie toczymy walki z przeciwnikiem fizycznym. To jest bardzo ważne. Nie toczymy walki z przeciwnikiem fizycznym. Bardzo często, kiedy spotykają człowieka kłopoty, różnego rodzaju niepowodzenia, a szczególnie kiedy sypią się lawinowo, bardzo późno nieraz dochodzą ci, którzy do mnie trafiają, bardzo późno dochodzą do tego, że przyczyna tego może być duchowa. Że kłopoty finansowe, kłopoty w relacjach, kłopoty z emocjami, kłopoty ze zdrowiem fizycznym, że to wszystko może mieć przyczynę duchową. I tutaj święty Paweł, list do Efezjan, rozdział 6, werset 12. Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, lecz przeciw zwierzchnościom, przeciw władzom, przeciw rządcom świata tych ciemności, przeciw pierwiastkom duchowym zła na wyżynach niebieskich. Nie toczymy walki ani przeciwko drugiemu człowiekowi, nawet jeśli to przez drugiego człowieka zło nas atakuje. Nie toczymy walki przeciwko przeciwnościom tak zwanego losu. Walka o Twoją duszę toczy się na poziomie duchowym. Toczymy walkę, jak napisał święty Paweł, przeciw pierwiastkom duchowym zła na wyżynach niebieskich. Przeciw pierwiastkom duchowym zła na wyżynach niebieskich. Jak w tej walce wygrywać? Tak jak wspomniałem, trzeba poddać się temu strumieniowi, który chce płynąć. Zapowiedział to Jezus. Ewangelia świętego Jana, rozdział 7, wersety 38 i 39. Jak rzekło Pismo, mówi Jezus, strumienie wody żywej popłyną z Jego wnętrza, a powiedział to o Duchu, którego mieli otrzymać wierzący w Niego. Myślę, że nie jest to przypadkowe, że Jezus mówi, że Duch Święty, jak strumień, który przyjdzie do Ciebie, On chce jak strumień popłynąć z Twojego wnętrza, wpłynąć do Ciebie i wypłynąć. Przepiękna symbolika Ducha, który chce płynąć przeze mnie i przez Ciebie. Przez Twoje wnętrze ma płynąć Duch Święty. I jeżeli tak się nie dzieje, jeżeli chrześcijanin nie poddaje się działaniu Ducha Świętego, jeżeli nie wchodzi w przyjaźń z Nim, niestety z mojej i Twojej natury, z naszej natury skażonej grzechem, wypływają owoce, które trzeba nazwać grzesznymi. Święty Paweł używa takiego zwrotu, mówiąc o owocach z ducha i owocach z ciała. Co się dzieje, kiedy chrześcijanin doświadcza takich owoców z ciała, czyli jakby grzechu, który się rodzi w życiu, chociaż tego nie chce? Pozwólcie, nie na wszystkich owocach ciała się skupimy u świętego Pawła. Wybrałem kilka z 5 rozdziału. List do Galatów, rozdział 5, wersety 19-20. Tam święty Paweł daje takie owoce z ciała grubego kalibru, typu nieczystość, typu czary, typu bałwochwalstwo, typu pijaństwo. Ale między innymi mówi również, jest zaś rzeczą wiadomą, jakie uczynki rodzą się z ciała. Nienawiść, spór, zawiść, wzburzenie, niewłaściwa pogoń za zaszczytami, niezgoda, rozłamy. I teraz, na cóż 5 kamieni, jeśli będą chropowate do walki ze złem?
Na cóż pięć kamieni, gdyby iść tym tropem, że dochodzi o modlitwę, Eucharystię, post, Pismo Święte? Cóż przyjdzie z Twojej modlitwy, jeśli będziesz w niezgodzie z Twoimi domownikami? Cóż przyjdzie z Eucharystii, jeśli będzie rozłam w Twojej wspólnocie? Jaką wartość ma post, kiedy podejmujesz post, ale czujesz wzburzenie i zawiść wobec drugiej osoby? Z rodziny, z pracy, z sąsiedztwa. Nosisz w sercu gniew. Co przyjdzie z takiej modlitwy, przyjmowanej Komunii Świętej, czytania Pisma Świętego? Zobacz, ja wiem, że może to teraz kogoś bardzo dotykać, ale tu jest jakby wyraźnie pokazane, że jeżeli Twoja modlitwa, Eucharystia, Pismo Święte, post, różaniec będą tylko religijnym rytuałem, to niestety, ale te owoce z ciała będą w Twoim życiu. I co gorsza, nie tylko nie zwyciężysz złego ducha, ale również możesz być zgorszeniem. No jak? Do kościoła chodzi, Komunię Świętą przyjmuje, różaniec odmawia, tak się wszystkim chwali, że pości w piątki, a teściową jak nienawidzi. Jak nienawidzi swojego szefa w pracy. Jak plotkuje o innych. Wydaje się to niemożliwe, ale niestety tak się dzieje w życiu wielu z nas, katolików. Spełniamy religijne obowiązki, czyli modlitwę i inne, a owoce są z ciała. Ej, jak to? Ale no, tak się dzieje, tak jest nasze doświadczenie. A to oznacza, że nie wystarczy wziąć raz, dwa, trzy, cztery, pięć, siedem, osiem, 19 litanii, 8 koronek, różne nabożeństwa i już będę święty. Nie od tego będziesz święty. Możesz być dalej szorstkim kamieniem. Ty będziesz szorstkim, ostrym kamieniem, który będzie innych ranił. Jest tylko jedna droga. Poddać się działaniu ducha. Pozwolić, by zmienił cię duch. Bo jeżeli ty chcesz Bogiem sterować przy pomocy swoich pięciu kamieni, jeżeli ty chcesz bliźnimi sterować, modlę się o nawrócenie tego i tamtego, i owego, i śmego, modlę się w tylu intencjach i chodzisz cały taki, to jesteś ty. I wcale cię nie prowadzi duch. Wcale cię nie musi prowadzić duch. Jest bardzo prosty papierek lakmusowy, który daje nam Biblia. Kilka wersetów dalej, list do Galatów, rozdział 5, wersety 22 i 23. Po czym można poznać, że prowadzi cię Duch Święty? I tu nie chodzi o jakieś nadzwyczajne charyzmaty, o języki, proroctwa i uzdrowienia. Owocem zaś ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność i opanowanie. Jeżeli nie ma tego jeszcze w tobie, potrzebujesz działania ducha. Jeżeli trochę już jest, potrzebujesz więcej. Jezus chce, by płynął przez ciebie strumień ducha i byś został zmieniony, wygładzony przez Ducha Świętego. Potrzebujesz go. Po pierwsze, by Duch Święty wzbudził w tobie wiarę, że Bóg jest silniejszy niż Goliat. Wiarę w moc Boga. Po drugie, kiedy przyjdzie Duch Święty, On doprowadza do całej prawdy. Daje światło mojej grzeszności. Daje prawdę, poznanie prawdy o sobie. A więc Duch Święty prowadzi do prawdziwej pokory. I po trzecie, przynosi prawdziwe owoce, prawdziwą przemianę. Potrzebujesz tego, bo w walce duchowej, jeżeli nie będzie działała moc ducha, zostaniesz sam. A na zakończenie ostatni cytat z świętego Pawła, drugi list do Koryntian. Podobna myśl, rozdział 10, wersety 3 i 4. Chociaż bowiem w ciele pozostajemy, nie prowadzimy walki według ciała, gdyż oręż bojowania naszego nie jest z ciała, lecz posiada moc burzenia dla Boga twierdz warownych. Nie prowadzimy walki według ciała. Poddaj się strumieniowi ducha. Zadania. Ciąg dalszy oczywiście historii Dawida nastąpi. Zadania na ten tydzień. Po pierwsze, pomyśl, rozważ, zapisz. Czy zauważasz owoce z ciała w Twoim życiu? Szczególnie te, o których dzisiaj było w tym odcinku. Po drugie, czy poddajesz się działaniu ducha? Czy jego owoce są w tobie? A po trzecie, proś Ducha Świętego, by wygładził ostre kamienie, które są w tobie.
Ja proszę Cię, Duchu Święty, byś płynął przez moje serce, bo we mnie jeszcze jest tyle ostrych krawędzi. Ranię innych ludzi swoją pychą, swoją gwałtownością, brakiem cierpliwości. Proszę Cię, Duchu Święty, byś wygładził we mnie ostre krawędzie, ale także byś dotknął nas zebranych tutaj. Płyń strumieniu i wygładzaj to wszystko, co jeszcze Tobie się nie podoba. Amen.